witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Liberewe 80. Jesteśmy tutaj z naszym kolegą. Naszą koleżankę tutaj spotkało coś niedobrego. Gra nas troszeczkę wcześniej chyba wrzuciła z powrotem do gry. No byliśmy tutaj u góry, tak, tutaj zatrzymaliśmy się w ostatnim odcinku, okej. Dobra, wiecie co? Pójdziemy sobie może tutaj, w tą stronę, w naszą stronę, czy tutaj coś... Nie, 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 ewidentnie gra nam. Ashley! No, widać, słychać w głosie... Ashley! Strach. Idziemy. Jest tam kto? Ashley! Fajnie skrzypi ten śnieg. Mamy jakieś tutaj... Znowu mamy jakieś rozwidlenie. O, idziemy tędy. Oho. Coś mamy? Wow! Co to ma być? Mianka. Ale czekajcie, bo on coś ma tutaj w sobie. Czy to jest nasza koleżanka, czy nie? Kto to tu postawił? A nie, to tylko oglądamy. Ale tutaj coś jest. Plecak? Ach, cholera. Świńska głowa. Dobra. Tutaj coś mamy na podłodze. Totem? Tak jest, oglądamy. Co oglądamy, co się wydarzy. Ktoś tam albo zawisł, albo został wciągnięty. Dobra, tutaj wszystko sobie pooglądaliśmy. Koleżko, wracamy na to rozwidlenie. No i tak niepokojąco ta kamera dziwnie przed nami. Dobra, idziemy dalej. Tutaj na prawo? Nie, dalej. Coś tam się świeci. No i co, wyrwana dziewczyna tak naprawdę przez okno. Aż! Aż! Jakiś dom. Są jakieś ślady przed nami, tak jakby faktycznie ktoś tędy szedł. Aż! Drzwi otwarte. Co, zanim tam wejdziemy, to my sobie tutaj obejdziemy to dookoła. Dobra. Co to jest? Jakaś taka stodoła, czy co? Jakiś taki budynek. Ciężko stwierdzić. A tu jeszcze możemy przejść. Gdzie on tam świeci? Na podłogę świeć, cymbale. O! Gdzie on tam świeci? Czekajcie, muszę tutaj... Mamy to. Znowu totem. Oglądamy. Komuś głowa odpadła. Dobrze, perspektywa dosyć mroczna. Nie, no chyba musimy do tego budynku wejść jednak. No ale totem znaleziony. Czekajcie, bo... Zablokował mi się kolega.
A tutaj jeszcze jakieś ślady są, to są nasze? Chyba nasze, tak, dobra. Przez przypadek mi się nacisnęło. Dobra, idziemy. Kurcz, oj. Słychać kogoś. Jakieś haki rzeźnickie. Ashley! Gdzie ona jest? O. Aż tu jestem. A ty? Proszę. Oj, oj, oj. Chris, jesteś tam? Będziemy chyba musieli wybrać Witajcie. kogoś. Ha. Dziękuję, że dołączyliście. Motyw z piły. Przeprowadzimy dziś mały eksperyment. Rodzaj testu. Co tu się dzieje? Aby się powiódł, będę potrzebował współpracy obu obiektów testowych. Joshua i Ashley. Że co? O mój Boże! Ale będziemy potrzebowali jeszcze jednego uczestnika, żeby pomógł zdecydować, który z obiektów przeżyje, a który nie. O nie! O Boże, nie! Chris! Wyciągnij nas stąd! Proszę! Proszę zabrać go spokój. Reguły są proste. Christopherze, dokładnie na wprost ciebie znajduje się dźwignia. Musisz tylko wybrać, kogo chcesz ocalić. O nie! Błagam! O kurwa, się nie dzieje! Kurwa, O Boże, o Boże, tak nie można! Okej, wszystko będzie w porządku. Wyjdziemy z tego. O, stary, człowieku, nic nie rób, trzeba to przemyśleć. Ja nie chcę tutaj umierać! Cicho, 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 dajcie mi chwilę. Dajcie się skupić. Kurwa. Ocal Ashley. Ashley, wyciągnę cię stąd! Nie pozwolę ci zginąć! O, dziękuję! Błagam, dziękuję. Nie! To jest jakiś obłęd! Szaleństwo! Jak chcę się obudzić! Chris, błagam! Widzę, że postanowiłeś ocalić Ashley. Nie. O Boże! Jesteśmy przyjaciółmi! Słyszysz, przyjaciółmi! Stary, przepraszam! Co idę robić? Nie! Przestań! Nie możesz tego zrobić! Co ja ci zrobiłem? Wyciągnij nas stąd! Nie, nie patrz, Ashley! Czemu mam nie patrzeć? Chris, powiedz, że nic mu nie jest, błaga! Już, Ashley, już się uwalniasz, już! Przestań, proszę. Już, musimy cię obalić, nie. Już musimy uciekać. Nie. Nie! Musimy iść, okej? No nieźle. Ewidentnie motyw z piły wyboru uratowanego, Chris. Wyboru ofiary. Ashley! Wszystko okej? Okay? Chris, co się stało? Josh. No co z Joshem? Mów! Nie żyje! Że co? W naszych oczach! O czym ty mówisz? Jest jakiś psychol! Psychol? O mój Boże, musimy się stąd wynosić! Nie rozumiem! Co się stało? No, psychol... Sama piła! Miał przeżyć ona, bo aż... O Boże! Przecięła go i wypluła mu wszystkie flaki! Co? Chris, o czym ty mówisz? Zabiłem go! Chwila, Chris! To jest moja wina, Matt! Jezu, to jakieś szaleństwo! Musimy wezwać pomoc! Przecięła go na pół! Jakoś to ogarniemy. Spokojnie. Matt, musimy sprowadzić pomoc! M, powinniśmy poszukać reszty. Mike i Jess poszli się bzykać, cholera wie gdzie. Sam też wcięła. To jest w schronisku. Okej. Okay. Masz rację. Słuchajcie, trzeba wszystkich zebrać, bo w okolicy kręci się psychopata i coś z tym trzeba zrobić. Co, będziemy czekać, aż nas wyrżnie? Ale co z... Długo chcesz dyskutować? Chodźmy już! Dziwnie się pojawiła ta para akurat w momencie, kiedy tamci wychodzili. Oh.
No witam. Napięta atmosfera tam u ciebie. Czy wszystko układa się tak jak chcesz? Rozumiem. Uważasz, że ci biedni ludzie dostają to, na co zasłużyli? Próbuję ci pomóc. Ta gra, którą toczysz, wiesz, że nie przynosi nic dobrego ani tobie, ani innym. To jak pogrywasz, nie świadczy dobrze o twojej dobroczynności. Nasz analityk traci nerwy. Jak długo jeszcze planujesz przeciągać tę całą swoją żałosną szopkę? Naprawdę wierzysz, że jestem prawdziwy? A, i właśnie to jest cały twój problem. Czy potrafisz odróżnić rzeczywistość od fikcji? Zobaczmy, co się wydarzyło do tej pory. A to co znowu? Jest wiele możliwości i żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Miłej zabawy. Proszę, jakieś szaleństwo! Jessica! O mój Boże! O mój Boże! O kurwa! Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Strach. Idziemy z Majkiem. Jezu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tam kogoś zamknął, czy przekręcił klucz? Cholera. No dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Wcale go to nas to w tym momencie to światełko nie dekonspiruje, bym powiedział. Wejdźmy może tu. A tu jest siatka, dobra. Tutaj wilki tak. Wyją czy co? Strasznie, powiedziałbym. Ewidentnie mi tutaj gra zawraca, nie mogę iść na tą stronę. Mamy Majka, mamy gościa, który... Gdzie on ma tą strzelbę? Mamy gościa, który ewidentnie jest odważny, jest powiedzmy lojalny.
strasznie. Wchodź na górę. Coś tu mamy. Bosko. Wylądowałem w najbardziej posranym miejscu na ziemi. Super. Zakaz wstępu. 54 rok. Idziemy tutaj zobaczyć. Aha, tu mamy tą blachę chyba. Możemy ją odsunąć. No, dalej. Dobra. Jesteśmy. Majka będę się starał chyba jak najdłużej oszczędzić, jakby były jakieś takie akcje dosyć ostre. Wydaje mi się właśnie bohaterem, który może najdalej zajść tutaj i chyba rozwiązać tą zagadkę. Chociaż mogę się mylić, no. Zobaczymy, jak gra się potoczy. Dobra, idziemy tutaj. Jakaś furteczka jest otwarta. Mamy coś? Jeszcze? Dobra, za chwilę tu wejdziemy, ale tutaj coś leży, totem chyba. Tak jest. Oglądamy. Ktoś został bez twarzy. Ja nie wiem, czy jest jakby taki, powiedzmy, mus, jeżeli chodzi o grę, odkrywanie tych totemów. Nie wiem, jak to się ma do kontynuacji tutaj wątku, każdorazowe obejrzenie danego totemu. Idziemy. Mike, na dół. O nie, tutaj myślałem, że jest drabina. Tu wchodziliśmy przez to okno po prawej. Coś mamy przed nami. Okej, okay, góra. Wow. Mike troszeczkę pokiereszowany. Jakaś sala, sanatorium, czyli tak naprawdę będzie to taki bardziej budynek podchodzący pod jakiś hotel z pokojami, o to mi właśnie chodzi. Strasznie wszystko zdewastowane. Jezus Maria. No tam coś zostało. Zostało coś w tej sali tam świecącego. Dobra, tutaj mamy zamknięte. Słychać gdzieś te wilki. Tutaj gdzieś coś mi się świeciło, nie? Jak było takie ujęcie za Majkiem. Gdzieś tutaj chyba. Mamy jakąś tablicę pamiątkową chyba. Patrz na to. O
otworzone w 1922 roku. Dobra. Admin to chyba jakieś takie biuro administracji i tego typu rzeczy. Coś czuję, że będziemy przed tymi wilkami uciekać. Tak mi się wydaje. Znowu totem? Nie. Oho, aparat. Fajny. Uszkodzony aparat. Idziemy dalej. Idziemy tędy, Mike. Taka sceneria dosyć taka mocna. Wszystko zniszczone. Fajnie zrobione. Co mamy? Gazetę. Kłopoty na górze Blackwood. Co dalej? Dobra, Mike tutaj już nie może iść w tą stronę. Idziemy teraz w prawo. Tutaj coś mamy, jakaś pralnia? Nie. Dokument. Zobaczmy. Raport medyczny stanu górników. 12 górników przyjętych do placówki po zawale w kopalni. Ciekawe. Możemy tu iść? Nie. Bardzo złowieszczo brzmią te wilki. A czekajcie, moment, tutaj też są jakieś drzwi. Tu? A nie. Sławka. Tutaj. Możesz tam wejść, Mike? Nie. Idziemy. Chyba się spotkamy z tymi wilkami. Nie ma innej możliwości. Do tego to zmierza, niestety. Ale czekajcie, z powrotem. Tu są jakieś drzwi? Nie. Sanatorium pewnie kiedyś tętniło życiem. Natomiast teraz służy komuś ewidentnie. A tutaj mamy zatarasowane, ale tutaj coś mamy. Dobra. Otwieramy. Dobra. O kurde. Ohyda. Oj, będziemy mieli taką kosę. No to dobrze. Oj. Ale moment, taka kosa była chyba na pierwszym odcinku już, nie? Tam gościu chodził z taką kosą przy boku, za nami wtedy, nie? Pojawił się tam nam. Mike, możesz tu wejść? Co tu mamy? O! Jeszcze resztki jakieś. Krzesło do krępowania. To było sanatorium? Mogę tu wejść? Chore chuje lubiły sobie popatrzeć. No mogło tak być. Dobra, Mike. Idziemy dalej. Przyszliśmy chyba tutaj z lewej strony, nie? Jakoś. Coś czuję, że będę musiał bardzo szybko te guziki naciskać. I będziemy się po prostu próbować pewnie bronić przed tymi wilkami. Co? Kto?
Kto by dolicha? Ile jeszcze dni będą nas tu trzymać? Na razie... O, widzieliście to? Ale jest naprawdę budowanie atmosfery, jest bardzo spokojnie i za chwilę będzie naprawdę ogień. Co mamy? Jakaś karteczka. Należy za wszelką cenę trzymać reporterów i innych węszących z daleka. Coś tutaj ukrywali w tym sanatorium. Mike, musimy iść tam, gdzie był ten cień. Oho, Adaś sobie stoi. Tutaj jest wszystko. Jakaś przewrócona lampa, coś tam mamy przy biurku. Na razie tu na prawo. A, my jesteśmy po drugiej stronie tego krzesła. Dobra. Idziemy dalej. O, żeż ty. Co to tutaj jest? Co to za dźwignia? To ręka kogoś, ale o co tutaj chodzi? Chwila. Moment. To ty mnie karmił? O, żeż ty! Ależ to była pułapka. Mike, no nie mów, że ty to urwiesz teraz. Ojojoj. Ojojoj. Obetniemy sobie? Wilki na wprost. Amputuj, jedziemy ostro. Dawaj, ciach. O kurwa, o kurwa, o kurwa. O kurwa. Ciach. Kurwa. Zawiąz to sobie. Dobra. No dobrze, dobrze. Kosa do ręki. No i troszeczkę zmieniliśmy bieg wydarzeń. Aktualizacja efektu motyla. Żabę. Chińczyk złapał żabę. A żaba Chińczyka. Chuj z tego wynika, okej? Dobra rymowanka. Okej, Mike, idziemy dalej. A już idzie taki, widać, cały roztrzęsiony, spięty taki bardzo. Jakaś sala operacyjna. Znajdziemy coś? Dobra. Idziemy dalej. Nasze dwa palce zostały. O, coś mamy. A, to miejsce robi się coraz ciekawsze. Dziwna czaszka, dobra. Coś tutaj mamy. Chyba jesteśmy w krematorium, słuchajcie. Albo w kostnicy. Mike? Ciachaj tam. Nie, krematorium. Po co chcemy to wysuwać? Aha. Dobra, jakaś informacja. Zaatakowany przez jednego z pacjentów, śmiertelne rany, szarpane gardła. Dobra, co dalej?
Kogo szukamy, Mike? Kogo szukamy? Sarah Smith. 52 rok. Ciężkie rany szarpane brzucha. Po co nam te informacje, Mike? I tu jeszcze ktoś leży. O, ja jebie. Ale obrzydziłeś. No nie, no fuj. Jakiś pracownik. Jest jakiś ten bilet do odbijania się karty czasu pracy, chyba coś takiego, albo jakiś miesięczny bilet autobusowy. Okej, sprawdźmy to. Jakaś karta. Aha, czekajcie. Karta jakaś. Może tutaj. O. A, mamy kartę, dobra. Weź kartę. Idziemy. Ale... Czy my mogliśmy również... Co tu jest? Co, aha, koleżko? Tu widzieliśmy, dobra. Ja też. Ale jeszcze gdzieś mieliśmy zamknięte, nie? Czy nie? Czekajcie, nie mogę sobie przypomnieć. Mieliśmy jeszcze gdzieś zamknięte? Nie. Chyba nie. No, odcinek naprawdę dosyć mroczny, powiedziałbym nawet bardzo. Chodźmy do kolejnego pomieszczenia. Jakieś wózki, jakiś wózek inwalidzki. Mike, jak u ciebie? Jakaś klatka schodowa. Dobra, i teraz chyba będziemy naciskać guziki. Gdzie mamy ten miecz? Ten miecz, nóż. Gdzie mamy ten nóż? Będzie pewnie nasz kolejny cel, ale to już, moi drodzy, w następnym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie. Dobry odcinek z Mike'iem w roli głównej. Zapraszam oczywiście na inne moje odcinki, na inne moje playlisty. Trzymajcie się. Cześć!